Fala, to ty ładna. No. Kombikorsy mają ale nawet. Ale pięknie. Ten szósty koniec. Tylko dwa się będą ścigać? Konie zimnokrwiste, jak wszyscy wiemy, to nie chodzi o to, że mają zimną krew, tylko że mają łagodny, wspaniały charakter i temperament. Dwie piękne panie na dwóch pięknych ogierach. Chciałoby się powiedzieć, robimy zakłady, który wygra. Ale dobra, popatrzymy, pobawimy się. Umówmy się, dziewczyny, że tu będzie start i tu będzie meta, ok? Robimy dwa obłożenia. No ale najpierw musimy się przedstawić, kto jest kto i jaka to jest para, czyli Amazonka i konik. Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Patrycja Dudo, a mój koń to Hirfel. Stanę, będzie lepiej, nie? Dzień dobry, nazywam się Patrycja Barna, a mój koń to Label. Ja? Dziewczyny, tam macie takie ładne kwiatki i trzeba właśnie po zewnętrznej, żeby było jasne. Tak daleko, tak? Trudno. Przecież potraficie jeździć, prawda? Stajemy na starcie. Na miejsca gotowe, start! I ruszymy, proszę Państwa, konie zimnokrwiste. Wydawałoby się, że to są takie bardzo ciężkie konie. Nie nadają się do siodła, a tu proszę, jaki wspaniały galop. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest duża przewaga, ale już jest wyrównana stawka. I znowu długość konia. Label jest troszeczkę szybszy. Ale jeszcze nie koniec, bo jeszcze mamy jedno okrążenie. A w międzyczasie powiem Państwu, że konie zimnokrwiste również pokazywały swój wyścig na torze służebieckim i podobno ta gonitwa miała najwięcej wejść w internecie. W tym roku prawdopodobnie to powtórzymy. No i teraz mocno się rozciągnęły. Chyba już będzie tak do końca, ale poczekajmy. I co, można galopować na grubaska? Można! Brawo! Pięknie! A czapraki z numerami to są oryginalne służewca, proszę Państwa. Oryginalne służewca.